Witam, witam Was w kolejnym pięknym odcineczku. A Zarek ma jeść? Nie ma, Zarek jeść, trzeba mu dać. No co, no. Poprzednio zaczęli z żniwa, więc jak to się mówi, to dokończmy. Nasze żniwa. No i tak to pole wygląda. Musimy coś zasiać na tym drugim. W ogóle mamy 2000, bo że właśnie bank wpłacił mi ekwiwalent za pogrzeb, za pochowanie dziadka. Zapłaciłem od tego podatek, bo trzeba było tutaj od gospodarstwa zapłacić podatek. I po co mogę rzec? Ciśniemy. Mamy tego bizona. On trochę wolny jest, ale nie ma co. Ważne, że cokolwiek jest, tak? Mamy sobie odpalmy teraz Liza naszego Ursusa. Musimy sobie przyczepą podjechać. W pierwszym odcinku trochę głos był za głośny, w sensie troszeczkę był tutaj to by nawet mogło być wyciszone w sumie. O, napiszemy sobie, żeby nam nie uciekło. I tak, no dopóki nie będę mieć tego profesjonalnego mikrofonu, no na razie mam tego trusta, to no muszę tam jakość dźwięku też monitorować. Osobno ścieżki nie ma sensu nagrywać. Dobra, lecimy, bo kombajnica już ma 80%. Chciałem wam trochę pokazać, jak to się kosi w poprzednim odcinku. Dzisiaj wynajęliśmy tego kombajnistę, żeby nam on pokosił. Ciężko mamy. Tak w biegu. Dobra, wysypmy się. Dużo to nie będzie, ale wiecie. Chodzi o pszenicę dzisiaj nam. No mamy 3000. 3478, no elegancko. Dobra, odłączymy sobie tą przyczepkę. Polecimy dzisiaj tak. Bo tutaj trzeba to pole zasiać. Myślałem nad tym, aby może w ziemniaki iść, ale nie mam maszyn. To też niepotrzebne. Mam
Krowy potrzebują pszenicy, znaczy nie pszenicy, a słomy bardziej. To pole, co tutaj mam, myślę, że w jakimś stopniu na razie nie będzie. I tak na razie zwierząt nie mamy. Więc myślę, że po prostu zaopsiejemy to w pszenicę. Obsiejemy sobie tę pszenicę, ale musimy obsiać niestety, ale tutaj nie tą bramę otworzyłem. Naszym zatorkiem, nie wiem, co tu chodzi, tworzymy na przejazd. No, to co by się nazywa? Dobra, i lecimy sobie. Czy taki odcinek trochę przyznałem, że chyba od tamtej strony może bym zasiał, albo spróbujemy tutaj. Dobra. A ja zapomniałem, że my mamy tutaj przecież coś, nie chcę nam siać. To co my możemy tu? Rzutkiew. No możemy. Dlaczego nam? Ja chyba nie wybrałem, no. Rzepak też można posadzić. I to nie ma problemu. Myślę, że sobie tutaj troszeczkę zrobimy taki jeden przejazdów. Aby to tutaj zaprezentować wam, jak to wszystko ładnie wygląda. No myślę, że ładnie to idzie. Myślałem, że nie będzie dawał radę. A jednak daje radę. Skurkowany.
Dobra, chyba. Kombajnista to daje radę. Już się zastanawiałem. Dobra, ten. Po prostu zdaje radę, powiem. No i cieszę się, bo jednak ten sprzęt dziadka na tych jego polach dawał radę. Na pewno też w usługi pójdziemy. Wszystko z czasem. No, ale przydałoby się tutaj troszeczkę o te 20 koni więcej mocy. Ale to są, to jest Z, to jest, wiecie, Zetar. Kiedyś to była najmocniejsza polska moc, że tak powiem. No i nadal jest, jak widzicie, w 2024 na roli po moim dziadku. Dobra, tu muszę. Wiecie co? No jak on tutaj dojedzie? Dojedziesz? Dojedzie chyba, nie? Ale tu głośno w tym bizonie rekordzie. Przesypiemy się. Dobra. Niech się zrzucimy się. No, kawka jednak z rana budzi mnie do życia. Z rana tutaj mam 12, ale mówię o życiu realnym. No i co, jeżeli wam się spodoba seria? To myślę, że no, będzie bardzo fajnie. Bo mam w planach też zaprosić tutaj, czy zaprosić, znaleźć jakąś tutaj kobietę, z którą, no wiecie, nie? Jak to się mówi, barabara i te sprawy, nie? Okej. A my sobie wracamy do naszej pracy, którą musimy tu wykonać. No. No i też zobaczcie, jak on jest tutaj ładnie dbany, dziadek to dbał o ten, o tego. Tutaj trochę jest, widać, że pospawany, ale... Ale tak, to jest zadbany ten model. Nie ma co narzekać. Nie ma co tam. Ja wam mówię, model pierwsza klasa. Posiłem sobie rzepak. Chociaż rzepak bym mógł tylko podsprzedać, chyba w sumie wziąć, no bo z niego to nie ma żadnego pożytku. On chyba tylko zimą ma rekordową, dobrą cenę.
A tak to to. A tak to jakoś się nie trzyma chyba dobrze tych. Nie wiem, zresztą cen. Kiedyś pamiętam, że dziadek właśnie opowiadał, że rzepak tylko pod sprzedaż szykuje się i to najlepiej zimą się sprzedaje. Większość tych. Większość pszenic i. Bo jest największe zapotrzebowanie wtedy. Okej. No co my w tym? Musimy jeszcze kupić na pewno. Najgorsze to będzie ta maszyna do winogron. Nie wiem, czy tutaj w Polsce trzeba będzie, chyba będę musiał sprowadzić jakąś taką maszynę. Nie wiem, czy gdziekolwiek taką maszynę dostanę u nas tutaj, a jakbym nawet i dostał, to ceny podejrzewam będą horrendalnie drogie, no nie? No, dajesz, Ursusie. Znaczy, Zatorze, przepraszam. A, ho. Wchodzi w tą ziemię. Jak nie powiem co, w kogo. Powoli, widzę, że się przebija. No więc, moi drodzy, jeżeli wam się takie odcinki będą podobały, zapraszam do komentarzy. Myślę, że. Jestem w stanie nagrywać więcej. Jeżeli wam się spodoba, to taka seria mogłaby być 2 odcinków dziennie. Nie ma z tym problemu u mnie. No, ciężko ma ten Zetor. O. Troszeczkę szybciej. No, tak naprawdę to raz przy razie się jeździ. No bo cofniemy sobie, żeby tylko tutaj to przeorać. Już piszą do mnie ludzie. Wiecie, jak to jest, jak się spadek odziedziczy. Już nagle wszyscy są przyjaciele i w ogóle wiecie, od szklanki do wódki, jak to się mówi. Aby coś się tutaj, wiecie, nachapać, że tak to określę. Jeszcze troszeczkę. No w tą stronę to wiadomo jest trochę z górki, więc to też inaczej. Ale nie jest to pole duże, tak wam powiem. Nie jest to pole duże, żeby. Żeby tu jakieś właśnie. Ojej. O co to się stało? Coś nacisnąłem i spowodowałem zatrzymanie pracy. Okej.
No co się uczy, tak? Tutaj też nie pamiętam tych wszystkich przycisków, guzików, ale jak widzicie, jakoś sobie tutaj daje radę. 6000 to będzie ma 80% zbiornik. O proszę. I to się nawet nie przejechał wszystkiego. Dobra, zrobimy tak, bo to trzeba będzie. Dobra. Podbiegniemy, ale nie, myślę, że on tutaj do końca dojedzie. To jeszcze ile on zostało? Ze dwa paski mu zostały. O nie, 87% będzie musiał, to co ty gadasz, ja jeszcze. Myślałem, że już tu ponad 90 masz. Kolego, ty. I pod góreczkę. Oj, znowu to samo. Dobra, i lecimy. Także mówię wam, odcinki będą dwa razy w ciągu dnia. Myślę, że tak, no zawsze tak wstawiam, wrzucam wszystkie odcinki między 14 a 17. Nie mam tam jakiegoś tego grafiku, że farming o tej, o tej. Tam przykładowo jakaś inna gierka o tej, o tej. Nie, myślę, że jeżeli wstawiam farming, no to o tej samej godzinie, co na przykład, nie wiem, wstawiłbym Simsy, tak? Czy coś takiego tego typu. Jeszcze kosi tam, dobra. Pewno. Pewnie będziemy wracać. O nie, już się zatrzymał, okej. Dobra, trochę damy w kość, ale ten zator dostanie to jednak od nas w kość, moi drodzy. No ale on jest jakby do tego przystosowany, no żeby dostawał wycisk. Dobrze, dojedziemy sobie. Niewiele, zostało już sobie za dwa przejechania. Nie wiem, czy nawet... Świnki nawet, czy jedzą. O, z górki to idzie szybciej. Jednak. Z tym sianiem. Czyli 500. Dobra, to będzie ostatni. Czy będziemy mieli 3 pełne, czyli to jest 9, 10,5, no blisko 12 tysięcy, jak to skosi. Także, no, jednak galan tutaj pszenicy dało. 12 tysięcy? Kurde, no prośba. Moi drodzy, no dobra, moi drodzy, w takim razie zostawiajcie subskrypcje, łapki i komentarze. A ja co, no jak to się biorę do pracy, praktycznie zaraz skończyłem. I żegnam was i dziękuję za to, że jesteście ze mną. Tyle lat.